Keto Wtorek, odcinek 52. Witajcie moi drodzy, z tej strony Anna Salwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj mamy 52. odcinek, czyli już rok Keto Wtorków za nami. I z tej okazji, co prawda nie ma mnie w biurze, więc dlatego małe zamieszanie, ale trochę będzie bardziej vlogowo. Zrobimy unboxing moich zakupów online. Pojedziemy na keto zakupy do Lidla, a później pokażę Wam, co jadłam w ciągu całego dnia. Ale może najpierw zmierzymy ciała ketonowe. Co Wy na to? Zapraszam. Kochani, chciałam po tym roku coś nowego wprowadzić na kanał, natomiast mam masę pracy z kończeniem kursu dotyczącego ketoadaptacji, który już niedługo pojawi się online. Natomiast na moim blogu www.joannasalwa.pl właśnie odpaliłam taki blogowy challenge, ponieważ tam strasznie zakurzyłam tego bloga i ponad rok nie pisałam, więc jak macie ochotę, to przez najbliższych 30 dni, mam nadzieję, że dam radę, będą się pojawiać teksty na blogu, więc tam Was odsyłam i też macie link w opisie do najnowszego posta dotyczącego tego, jak stworzyć w sobie nawyk, który zostanie z nami na zawsze, 3 strategie. No a teraz zaczynamy. Trochę się przyłożyłam ostatnio bardziej do keto, bo mój mąż Mati znów wrócił do ketozy. Dla Matiego keto to jest coś od czasu do czasu, pomaga mu to utrzymać rygor, lepiej się czuć i chociaż on i tak się dobrze czuje i zgubić trochę kilogramów, więc wracamy do keto. A, jeszcze z fajnych informacji, dla mnie fajnych, to znalazłam moją keto koszulkę po kilku miesiącach, no ale tak to jest, jak ciągle się człowiek przeprowadza i jest na walizkach, bo się dopiero budujemy. No to zacznijmy od pomiaru ciał ketonowych, bo nieraz mnie pytacie, czy jestem w ketozie i część osób pisze, że na pewno nie. I owszem, nie zawsze jestem w ketozie, ale wtedy czuję się najlepiej. No i taki dzisiaj rano miałam wynik, więc niedowiarką pokażę. Do mnie dzisiaj przyszły moje zakupy. Chwilę mi zajęło odpakowywanie tego, bo słuchajcie, wszystko jest po prostu zapakowane mega, także no, praktycznie nigdy mi się nie zdarzyło, żeby jakiś słoik przyszedł rozwalony. A że tych słoików jakoś tym razem było całkiem sporo, to chwilę mi to zajęło. No ale jedziemy, już Wam pokazuję, co mniej więcej tutaj mam. Real Thai to jest firma, która ma bardzo dobry skład mleka kokosowego. Możemy również je kupić w kartonie, ono jest wtedy większe, litrowe. No właśnie jest. Więc też w takiej, i ono wtedy jest bardziej płynne, tak? Jest to bardziej mleko kokosowe. Tutaj mamy śmietankę kokosową, też może być w różnych rodzajach. Ja ją stosuję czasem trochę do kawy, a tak do jakichś wypieków, smoothie, czy mojej konopianki, czyli tak zwanej keto owsianki. Co jeszcze? Olej MCT, baza i podstawa. Ja kupuję w szkle, bo jest to lepsze rozwiązanie niż plastik, no ale wiadomo, że butelki plastikowe są tańsze. Masło klarowane. Nie, energia do kawy, proszę Państwa, to już powinniście znać. Tej samej firmy Palce Lizać, masło klarowane, moje ulubione. Energia do kawy ekstra jest, naprawdę jest ekstra, musicie spróbować. Sok z limonki, bardzo lubię sobie dodawać do wody albo sok z limonki, albo sok z cytryny, więc tutaj mam taki organiczny. O proszę, dostałam czekolady, bardzo dziękuję. Czekolady z Pure Gold, to jeszcze nie jedliśmy, ja rzadko kupuję czekolady w sumie. Ale jak nie ja, to chłopaki będą pewnie próbować. Zaraz zobaczymy, ile tu jest. Ta jest ciemna, a ta jest jakaś mleczna. Bez cukru na stevii. Także dzieciaki się będą cieszyć i pewnie do jakichś pancake'ów dodamy. O, jeśli chodzi o pancake'i, to też nie dla mnie. Ale jest mąka ryżowa, ja na mące ryżowej robię dzieciom zazwyczaj większość rzeczy, bo jeśli chodzi o pszenicę, to staramy się ją mocno ograniczyć. Dobra, ale co dalej na keto? Czusy, czyli tak zwane gumy na ksylitolu, czyli nie mają cukru, a jak wiecie, normalne gumy mają cukier i na keto adaptacji czasem, jeżeli rzeczywiście mamy nawyk rzucia gumy często, to różnie to bywa z tym podnoszeniem się naszego cukru we krwi. Co dalej? O, zielona herbatka. Bardzo dziękuję eSuperfood. Tego akurat chyba nie zamawiałam, ale dostałam. Także zielona herbata. Bardzo jest dobra tej firmy herbata zielona. Jak macie ochotę, to również polecam. Krakersy. To jest moje odkrycie sprzed jakiegoś czasu. Nie wiem, czy na YouTubie o tym mówiłam. Na Instagramie na pewno.
Słuchajcie, te krakersy, one są na przykład z cebulką i z majena, rankiem, z siemienia lnianego są, z ziołami i nasionami. A, mam więcej. Jeszcze jeden dostałam z cebulą i z majerankiem. I z pomidorami i z papryką. 70% to są nasiona lnu. Ja to traktuję jako kanapki i jak mi się nie chce robić pieczywa, takiego keto pieczywa, to po prostu naprawdę super to zastępuje kanapkę. A dodatkowo, jeżeli jesteście na adaptacji, albo w ogóle, jeżeli nie jesteście na adaptacji, ale gdzieś tam macie za mało błonnika i problem z wypróżnianiem, to tutaj to jest głównie błonnik. Tutaj tych węgli praktycznie w ogóle możecie nie liczyć, a właśnie mamy od 50 paru do 70% nasion lnu. Więc tu będzie błonnik i on naprawdę będzie świetnie działał, wspomagał perystaltykę jelit i wypróżnianie, czyli tak zwane robienie kupy. No oczywiście olej kokosowy, jak żeby go mogło zabraknąć. Skończył mi się też olej z awokado, również w szkle. I słuchajcie, pierwszy raz kupiłam sos taki jakiś tutaj, proszę, Louisiana Hot Sauce, the perfect one drop does it. No zobaczymy, mój mąż uwielbia ostre rzeczy, a jak wiecie, jest znowu na keto, więc tylko papryka, ocet i sól. Także coś mięsnego zrobimy, może Wam pokażę, jak nie zapomnę. Co jeszcze? Orzechy, migdały, nerkowiec, brazylijskie i pekan. Akurat tyle zamówiłam, bo chyba te mi się skończyły, więc ja wolę, tak wiecie, po kilogramie zamówić większą ilość hurtowo i potem nam na dłużej starcza zdecydowanie. Co my tu mamy? Skończyły mi się też pestki dyni, więc kupiłam i czarnuszka, którym ja uwielbiam posypywać awokado, bo nie wiem, czy też tak macie, ale ja po prostu, jak mi się coś kończy, to kończy mi się wszystko, dlatego e-superfood mi przysłało po prostu taką wielką pakę, której kurier nie mógł unieść, nie? Ale oczywiście, słuchajcie, guma guar. Mam też ostatnio kupioną... Weź się ostrz. O, guma guar i mam też ostatnio jeszcze kupioną gumę ksantową. Po co? Po to, żeby kombinować z jeszcze lepszym keto pieczywem. Bo owszem, można sobie kupić krakersy, mam trochę przepisów na różne keto pieczywo, ale żadne jeszcze mnie tak w 100% nie zadowoliło, że wiem, że wszystkim będzie smakować i do wszystkiego będzie pasować. No a ostatnie moje właśnie próby są całkiem, jakby to powiedzieć, dające nadzieję na przyszłość, więc będziemy próbować z gumą guar, jakby coś, to dam Wam znaka. Odnalazły mi się jeszcze cytrynowe czusy. Co dalej? Uwielbiam, nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam pesto. I słuchajcie, w tym pesto, mimo że no, wydawałoby się, że bazylia, więc będą węglowodany, na 100 gram mamy 47 gram tłuszczu, tylko 2,7 gram cukru i 4,2 gramy białka. A oczywiście nie zjemy 100 gramów pesto, bo tu jest w jednym słoiczku 130, więc tego się nie daje dużo, ale ja sobie bardzo lubię właśnie dodać do jakichś dressingów, do sałatek, czy do jakichś keto kanapek, czy po prostu tak do obiadu. Albo właśnie, powiem Wam już do czego, gdzie ten makaron jest. Do makaronu koniak, czyli keto makaronu. To jest makaron firmy Koniak and Owies Extra Little Food. Nie wiem, co to jest nazwą firmy, a co nie. Opakowanie nie jest zbyt atrakcyjne, ale słyszałam, że smakuje lepiej niż ten, który miałam do tej pory, więc wzięłam na spróbowanie. No, więc pesto bazyliowe do takiego koniaku, jakieś kreweteczki, rewelacja. Dostaliśmy dżemy, nowe dżemy, truskawkowy, malinowy, keczupowy, a nie, to keczup, czyli nie dżem, tylko keczup z ksylitolem. Jeszcze proszę, owoce leśne, o kurczę, i keczup pikantny. Także te rzeczy będę testować na pewno. Oczywiście dżemów w dużej ilości na keto to raczej niekoniecznie, chociaż ona w nich nie ma cukru, jest tylko ten naturalny cukier z owoców. No ale jak sobie zrobicie jakiś tam tłusty deser i chcecie sobie tam dać łyżeczkę na to takiego dżemu, to też spokojnie, jakby to Was z keto na pewno nie wywali, nie zabije, a wzmocni. Przynajmniej Waszą, myślę, psychikę, że się tak bardzo nie ograniczamy, bo się wcale nie trzeba tak na keto ograniczać. I jeszcze z supli tutaj widzę, że sobie domówiłam Mumio Shilajit. Nie wiem, czy kojarzycie. To jest bardzo fajny preparat
który pochodzi ze skał w Himalajach. Ziemia okrzemkowa bardzo fajnie eliminuje toksyny z naszego organizmu i ja raz na czas takie oczyszczanie sobie dodatkowo wspomagam, a też ma działanie wspierające nasze stawy, kościec, więc działa tak kompleksowo. Jeżeli ktoś ma wysoki poziom cholesterolu, to również pomaga ten poziom cholesterolu obniżyć. Także to z takich nowości. No i oczywiście po prostu gratisiki od E-Superfood dla dzieciaków, mleczko i tak dalej. Ja najczęściej sobie takie rzeczy po prostu zostawiam i na podróże, których teraz niestety nie ma w okresie koronawirusa. No, ale na podróże, na przyszłość, mam nadzieję, że wrócą, sobie zostawiamy. No, tesik. No i tyle. I cóż, teraz czas na zakupy offline. Słuchajcie, jest święto po raz pierwszy chyba od 3 tygodni. Ja idę do sklepu i to do Lidla, więc jest impreza. Gotowy? Ja gotowy. Kurde, a jak to się zakłada? O, elegancko. Uduszę się, no ale nic. Dla dobra narodu polskiego albo rządu, nie wiem. Ale to jest cukier do kombuczy. No to przekaż. I ten cukier zostanie sfermentowany i go nie będzie już w kombuczy, a kombucha jest bardzo dobra na brzuszek. Sprostowanie zakupów w Lidlu. Nie ma mięsa, bo my mięso kupujemy od lokalnych dostawców i raczej staram się nie kupować go w marketach, ale spokojnie, mięso mieliśmy jeszcze zamrożone i w lodówce. Także przejdźmy do tego, co ugotowaliśmy i co przygotowaliśmy z tych produktów. No dobra, ja przygotowałam.
Spokojnie, Mati dostał dokładkę żyberek. Dajcie znać proszę, jak Wam się taka forma vlogowa podoba. Może niedługo dołożę drugi film w tygodniu i może właśnie będą to vlogi, także dajcie znać. Tymczasem pozdrawiam Was ciepło, no i zaczynamy kolejny rok Keto Wtorków. Do zobaczenia za tydzień, cześć!